Tak już wspomniałem, po przecięciu drogi S8 pojedziemy dalej w kierunku na Bełchatów, ale nie drogą wojewódzką, tylko takimi drogami gminnymi, asfaltowymi, ale o małym natężeniu ruchu samochodowego. Co do rowerku jeszcze, co do sprzętu, tak jak już mówiłem wcześniej, jest to Romet Wagon 4 z amorem z przodu, Santur Nex z amortyzowaną ścisłą podsiodłową również i z dynamo piastą, co jest bardzo, bardzo fajne, naprawdę polecam. Dynamo piasta ma system, który pozwala na utrzymanie świecącego celnego światła po zaprzestaniu pedałowania, po zatrzymaniu się przez około jeszcze 10 minut, także na skrzyżowaniu jakimś, jak jedziecie z tym systemem, to naprawdę jest to świetna, świetna rzecz. Tutaj dokupiłem sobie jeszcze taką torebkę w Biedronce, 747, biedronkowa firma, ale bardzo, bardzo fajne rzeczy, naprawdę polecam i ceny rewelacyjne. Ktoś może pytać się może z Was, ile ten rowerek, taki rowerek kosztuje, taki Romet, w porównaniu na przykład do roweru firmy Cross czy Unibike, bo to są też polskie firmy. Więc ten rowerek, cena katalogowa, to jest 2200 zł, natomiast ja go kupiłem naprawdę okazyjnie w promocji, na wyprzedaży z zeszłego roku, za 1800 zł. Także 1800 zł i tego zakupu dokonałem w sklepie Townsport na Kabatach w Warszawie. Ok, dosyć tego gadania. Wiaterek troszkę przeszkadza czasami. To jest taki troszkę większy, ale tak to się jedzie ładnie. To do zobaczenia następnym razem.